Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Duch i dzisiaj mamy troszkę kontentu dla was. Co dzisiaj dla was przygotowałem, już wam mówię. Tak jak widzicie na w tle, jest koniec ligi weekendowej, który musiałem dograć w poniedziałek. Ale bardzo ładnie szło, 11-5 się skończyło, także można być zadowolony. Jakoś tak nie liczę na jakieś wielkie nagrody, ponieważ te nagrody są już takie, bardziej mnie ciekawi otwieranie paczek. Bo zawsze tam jakieś fajne, kolorowe karty wypadają, teraz, jeszcze szczególnie teraz, jak mamy footies. Ale najpierw, zanim do tego przejdziemy, pokażę wam leciutki skrócik, bo miałem gościa na weekendzie, którego serdecznie pozdrawiam i zobaczcie, co ciekawego trafił. Zdrowy duch. I dzisiaj jest gościu specjalny, Wiking z Norwegii, Tomasz. I dzisiaj będziemy otwierać sobie króciutki odcinek, który pewnie sklecę z dwóch, może trzech. Zobaczę, jak będzie z kontentem, bo ostatnio jestem troszkę... plecy z kartami. Nie mam praktycznie nic. Ale dzisiaj otworzymy sobie tak na próbę z jeden z trzech z drużyny Footies. Jeden z trzech kampanii brazylijskiej. Może jakiś Neymar. Chociaż Vinicius chyba by był lepszy. I Tomek otworzy paczkę 10 razy 85+. Którą chciałbyś sobie najpierw otworzyć? Jedynkę czy dwójkę? Dwójka nie. Dwójkę. No to otwieraj. Czyń honory. Zobaczymy, to trafi lepiej. I z pierwszej paczki 91 Fred i to Manchester United trafiony, widzisz? Wiesz, co masz trafiać. Ty mówisz, żeś w FIFA nie grał. Tomek mówi, że ostatni raz w FIFA grał w 2001. Nie graj, żartuję. A ja będę miał... Ua! Jakby to powiedziała Ewelina, pierwszą turę przegrałem. Jest na próbę, ale to szkoda otwierać. Czyń honory. 10 rzadkich piłkarzy 85+. No to jedziemy. Tylko nie trafi Wikinga, bo jest do trafienia Haaland. Jakiś. Zobaczymy, tu może być naprawdę wszystko. Robert Lewandowski. On nawet nie wiedział, że można go trafić. 97. O, da się? Ładnie. Powiem ci, że overallowo no to bardzo wysoko, bo maksymalnie można 99, także... I? No powiem ci, że fajna paczka. Bo jest... I ostatnia paczka na dzisiaj. Pick 1 z 4 rzadkich 86+. Dzięki, że daje się Tomeczku namówić na odcinek. Więc teraz czyń honory do końca i traf mi jakąś kartę specjalną. No to wio. No to wio. I 95. Pięknie. Mamy Team of the Season, Wirca. I tak jak widzieliście, moim zdaniem bardzo dobra ręka Tomusia. Za dużo się nie odzywał, ale Tomuś po prostu nie jest wielkim miłośnikiem piłki nożnej. Więc, ale rękę miał dobrą, także jeszcze musimy to kiedyś powtórzyć. Teraz przechodzimy tutaj do zadań bitewnych. Ja też będę miał paczkę 10 razy 85. No i 97 będzie, powiem wam, ciężko pobić. Ale zanim to, to najpierw oczywiście 30 tysięcy, dwie paki. I dwa piki. Co tu można ciekawego trafić? Nie wiem. Tak szczerze to nie wiem. Potem wam pokażę, jakim składem kończyłem Food Champions. I naprawdę niektórzy zawodnicy zasługują na duże pochwały. W pierwszym player piku, tak jak mówiłem, Hector Bellerin. I w drugim player piku Sané. Leroy Sané jest zły. 200 tysięcy. Bellerin to będzie grosze. 35. Ale dwie paczki, dwie karty zmiennokształtne trafione. Także idziemy sobie do paczek. Tak. Jakieś tam zadania i to się na razie nie bawię. Nie grałem, ponieważ nie miałem neta, więc paczka 10 razy 85 na końcu, więc teraz otwieramy sobie za mistrzostwo. Paczka rzadkich zawodników. Czy będzie jakaś kolorowa karta? Czy dałaby się? Tak. Na rozpoczęcie. Nie. Się dziwię. Kiepskie te paczki są za te Food Champs, naprawdę. Ale te karty się przydadzą, może jakieś piki 82+, które naprawdę oddają. I teraz paczka Ultimate. Czy tutaj wypadnie nam coś ciekawego? Pewnie nie. Ale jest walkout zwykły. Czy Insigne? Bardzo ładny. Nowy gracz, bodajże Toronto. Bo tam... Trochę tych kart wpadło, czyli tych pików troszkę zrobimy. Nie ma tego za dużo oczywiście. Wróć, nie ma za dużo tego duplikatu, bo nie mam w ogóle złotych kart. No i otwieramy. Paczka 10 piłkarzy 85+. I zobaczmy.
Nie zobaczmy, bo źle kliknąłem, więc zobaczmy jeszcze raz. Czy pobijemy tą usia? Czy nie? Nie pobijemy. 95. Fearless Gill. Tego czasu Ewelina powiedziała, że to jest dobra karta, bo on jest przystojny. Można i tak. Co tu jeszcze? Słabo. Słabizna. Majki Minioł. Kunia, szkoda, że nie ten drugi. No i do tego mały przerywniczek. Jeden z trzech zmiennokształtnych. Czy ktoś ciekawego tu wypadnie? Raczej nie. Ale jest korona. I jest Delicht. A weźmiemy sobie koronę. Tak, może to jest skład, którym kończyłem Food Champions. Nie, no żartuję. Tym składem nie kończyliśmy, ponieważ oddawaliśmy ostatnie mecze. Nie chciałem, żeby się to się zaburzyło. Grałem takim ustawieniem praktycznie tak, jak to widzicie. Atak Marcus Rashford i Alexandre Maximin. Na tą chwilę Salah 22 mecze, 4 bramki i 6 asyst. Stąd trochę więcej chyba pogra. Tak, 70, 16 na 14. Mason Mount ma 21 meczy, 10 bramek, 14 asyst. Bardzo ładnie się nim grało. Bardzo fajnie też się grało Jamesem. Tylko 2 asysty, ale ja mam z ostawej z tyłu bocznymi obrońcami, więc jakoś nie mogli się za bardzo wykazać. Marcus Rashford, 23 mecze, 21 bramek, 12 asyst. Bardzo fajnie się nim grało. Jakieś mecze musiałem grać chyba w tym. Nie, to były eliminacje do mistrzostw. I Alexandre Saint-Maximin. 18 meczy, 15 bramek, 4 asysty. Co gościu się kręci, to jest poezja. Naprawdę, polecam wam go. Jest warty swojej ceny. Fajnie się nim gra. Mikroruchy ma naprawdę świetne. Ja tam nie jestem jakoś wielkim technikiem, ale jak już ja wyczuwam, że nim się fajnie porusza. Fajny strzał. Także naprawdę wam polecam. W ogóle fajnie się nimi grał. I Rashfordem, i Saint-Maximin. Bardzo polecam. Coś może wzmocnimy jakimiś kartami nowymi. Zobaczymy, może jakiegoś nowego skrzydłowego sobie sprawę za Sona. No zobaczymy. Coś się na pewno zrobi. Karty mamy, więc czymś trzeba się bawić. Dajcie znać, co ciekawego wam tam wypadło z tych paczek. Czy lubiliście jakieś SBC inne, bo tu naprawdę parę tych SBC padło. Także ja jestem zadowolony. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!